Jedno jest pewne, współpracownicy pana Macierewicza, i to chciałbym też, żeby jasno wybrzmiało, to nie jest moje zdanie. To jest zdanie prokuratorów z zespołu specjalnego, który był powołany przez pana ministra Ziobro, którzy zabrali dostęp panu Macierewiczowi do tego samolotu. To jest kłamstwo. Pan mówi, ja chciałbym to, ja powtórzę, co powiedział pan Macierewicz, mimo że nie prowadzimy dyskusji z sali. Pan Macierewicz mówi, że to jest kłamstwo, że zabrano dostęp podkomisji do tego samolotu. Więc tak jak zweryfikowaliśmy kłamstwo numer jeden w sprawie pana ochrony, tak będzie mi bardzo miło zweryfikować dosyć szybko pana kłamstwo w tej sprawie, bo prokuratura jasno i zdecydowanie powiedziała, że podkomisja nie będzie miała dostępu już do tego samolotu, dlatego że go zniszczyła. Ja w ogóle nie wiem, jak można tak kłamać w żywe oczy. To jest dla mnie, to jest w ogóle, wie pan, nie tylko dla mnie jako dla wiceministra obrony, posła od wielu lat tej Izby, ale w ogóle przede wszystkim jako dla polskiego obywatela, jest to dla mnie coś niebywałego, że można kłamać tak jak pan. Naprawdę. Ja się z tym nie tyle głęboko nie zgadzam, co też tego głęboko nie rozumiem, bo o ile pan był wtedy przewodniczącym podkomisji ministrem, nie chciał pan udostępnić żadnych dokumentów, to teraz my po pierwsze udostępniamy wszystkie dokumenty, a po drugie my mamy do nich dostęp. I wszystkie kłamstwa, o których pan mówi, mogą być zweryfikowane w ciągu 24 godzin, co zresztą robimy. Tak jak kwestia zagubionych dowodów przez pana. Przecież pan z tej mównicy mówił, że nic pan nie wie o tym, że zaginęły dowody i że część dowodów, które pan podjął, została zniszczona. Przecież tam są pana podpisy na pismach do prokuratury. Mamy dowody na to, że kłamał pan w tej sprawie, tak jak w szeregu innych spraw. I ja naprawdę nie wiem, czemu pan tak robi, ale chciałbym, i mówię to myślę, że w imieniu milionów obywateli, żeby pan za te swoje kłamstwa po prostu odpowiedział. Ja na pewno zrobię wszystko, żeby te wszystkie kłamstwa pana wyłożyć na stół. I żeby opinia publiczna mogła wyciągnąć wnioski, a później żeby wnioski wyciągnęła prokuratura wobec tego, co pan robił w Polsce przez ostatnie lata, bo to jest sabotaż względem własnego państwa, względem służb, względem sił zbrojnych i względem społeczeństwa, któremu przysięgał pan wierność. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Kolejne pytanie zada pan poseł Piotr Głowski. Pytanie jest do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie aktualnej sytuacji związanej z monitoringiem żniw. Bardzo proszę, panie pośle. Strasznie przepraszam, ale ze względu na skalę oszustw, kłamstw, pani marszałek, panie ministrze, mógłbym jednak odpowiedzieć na te. Czy ja mogę zadać pytanie? Na te fałsze, panie pośle, pan dobrze zna i regulamin Sejmu, i obyczaje tej Izby, i nie ma odpowiadania na pytania w sprawach bieżących. Pan miał jedno pytanie, potem było pytanie dodatkowe. Pan minister odpowiedział i w tej konwencji zadajemy następne pytanie. Rozumiem. I dlatego zwracam. Panie ministrze, istnieje coś takiego jak oświadczenia poselskie i po zakończeniu punktów sejmowych może pan się zgłosić na oświadczenie poselskie i w oświadczeniu poselskim wygłosić wszystkie swoje wątpliwości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Ale pani powinna zwrócić uwagę temu człowiekowi. To jest minister, to jest wiceminister rządu i odpowiedział panu na pytanie. Dziękuję. Bardzo proszę, panie pośle. Co było z tym samolotem, co się z nim działo? Zniszczyliście go, mówiłem. Pani marszałek, jeszcze raz zacznę. Panie ministrze, gdyby można prosić o nieprzeszkadzanie. Panie pośle, jeśli będzie się pan tak dalej zachowywał, to uznam, że zakłóca pan obrady Sejmu. Bardzo proszę o uspokojenie się. Proszę, panie pośle, o zadanie pytania. W imieniu własnym i grupy posłów chciałbym zadać panu ministrowi pytanie związane z aktualnym stanem żniw i zbiorów. Chcielibyśmy uzyskać informację, jak wygląda obecnie ta sytuacja w całym kraju. Czy są jakieś anomalie cenowe, czy sytuacja, która występuje cały czas za naszą wschodnią granicą, czyli w Ukrainie, wpływa na ceny w Polsce i w Europie. Czy zmiany, które obserwujemy na co dzień, pogodowe, mają również w tej chwili wpływ taki zdecydowany na sytuację rolników, na możliwości ich zbiorów. Czy
widzimy w tym być może jakąś szansę, bo widzimy, że również w całej Europie pojawiają się podobne kłopoty związane z pogodą. Czy w związku z tym liczymy na eksport dodatkowy, czy będzie możliwość wywiezienia części płodów w lepszych cenach, więc te wszystkie pytania, które w tym jednym pytaniu kieruję, gdyby można było prosić o stosunkowo krótką i skondensowaną odpowiedź, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan minister Michał Kołodziejczak. Bardzo proszę. Dziękuję za to pytanie, jak najbardziej zadane na czasie. W Ministerstwie Rolnictwa został powołany specjalny zespół, któremu przewodniczę. Zespół do spraw monitorowania sytuacji na rynku. W tej chwili zajmujemy się konkretnie tą sytuacją dotyczącą żniw, czyli zbiorów. I mamy już, jesteśmy po trzech spotkaniach. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, przedstawiciele ODR-ów, przedstawiciele izb rolniczych, przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, przedstawiciele GUS-u oraz także dobierane osoby specjalnie na każde spotkanie naszego zespołu odnośnie konkretnej tematyki. Spotykamy się także chociażby z prezesem Elewaru, który przedstawia bieżącą sytuację, która mówi też o skupie. I dzisiaj mamy taką informację, którą mogę wam powiedzieć w krótkim, konkretnym przekazie. Żniwa w Polsce przebiegają dobrze. Jeżeli chodzi o zbiory, to mamy tutaj dwie informacje. One według pracowników ODR-ów izb rolniczych mówią, że w niektórych miejscach mogą być mniejsze nawet o 10 czy 20%. Przedstawiciele GUS-u mówią o tym, że one będą o 4% mniejsze, jeżeli chodzi o te zboża podstawowe. Czyli mówimy zboża podstawowe, mówimy o wszystkich zbożach. Nie ujmujemy tutaj kukurydzy w tym, żeby to też było jasne. I łącznie tych zbóż w Polsce według analiz i dotychczasowych informacji wynika, że zbierzemy około 25,5 miliona ton. To zbliżone bardzo zbiory do roku poprzedniego, łącznie z kukurydzą, która w tej chwili jest w bardzo dobrej formie, jeżeli chodzi o wigor i wzrost, to będzie nieco ponad 35 milionów ton. Początkowo mówiło się, że zbiory kukurydzy będą dużo mniejsze niż w roku poprzednim. Dzisiaj mamy informację, że one mogą być nawet wyższe niż w roku poprzednim, ale tutaj też rozwój sektora drobiarskiego, czy większa ilość kukurydzy na biopaliwa mówi o tym, że ten rynek może być odpowiednio regulowany i on tą zwyżkę zniesie pozytywnie. Jeżeli chodzi o ceny, które dzisiaj są, to mówimy tutaj głównie o pszenicy, bo jej uprawiamy w Polsce najwięcej, to około połowy tych wszystkich zbóż podstawowych to jest pszenica. To ceny około, które zaczynają się od 800 zł netto za tonę pszenicy, tej, która jest przeznaczona na paszę, to nawet 950 zł tej najwyższej jakości. Pszenica najwyższej jakości będzie w tym roku poszukiwana. I tutaj mówimy o sytuacji w całej Europie, która jest trudna, jeżeli chodzi o pogodę. I tutaj warto chociażby odnieść się do tego, co dzieje się na południu Europy, czyli mówimy tutaj o bardzo wysokich temperaturach, które osiągnęły nawet poziom w łanie około 60 stopni Celsjusza, co przyczyniło się do tego, że pszenica, która dojrzewała w ten sposób, jest pozbawiona białka. Poziom białka na południu Europy jest bardzo niski. To samo widzimy chociażby w niektórych rejonach Rosji czy Ukrainy, gdzie wcześniej były też przymrozki i dotknęły te dwa państwa trudne warunki pogodowe. I zbiory chociażby pszenicy w Rosji, które były początkowo szacowane na dość wysokim poziomie, takim jak w roku poprzednim, czyli ponad 90 milionów ton. Teraz mówi się, że będzie to około 80 milionów ton i eksport z Rosji, która zasypała rynki światowe w roku poprzednim pszenicą, będzie mniejszy około 15%. Na Ukrainie eksport też będzie mniejszy około 13 do 15%. To też będziemy widzieli już po zakończeniu
zakończonych zbiorach, więc wiemy, że tutaj to są pozytywne aspekty dla polskich rolników, dla polskich eksporterów. Jeżeli chodzi o negatywny wpływ pogody, to warto też powiedzieć co dzieje się we Francji. Francja zbiory w tamtym roku 35 milionów ton pszenicy, w tym roku 28 milionów ton pszenicy. Maksymalnie może być to 30 milionów ton, jeżeli faktycznie tam jakiś cud by się wydarzył. Ale jeżeli mówimy o całej Unii Europejskiej, o całej Europie, to zbiory łączne, jeżeli chodzi o pszenicę, o zboża, będą na bardzo podobnym poziomie do roku poprzedniego, a nawet mówi się, że one mogą być o 1% wyższe. I tutaj Polska wpisuje się w taki pozytywny, podnoszący do góry te statystyki, ale będą to zboża słabszej jakości. Pytał pan poseł także o sytuację Ukrainy i wpływ na to, co dzisiaj się dzieje. To warto podkreślić fakt, że dzisiaj tranzyt zbóż przez Polskę z Ukrainy jest wręcz symboliczny. Można powiedzieć, że praktycznie go nie ma. Ale patrząc też na to, co dzieje się na Ukrainie, warto zwrócić uwagę na fakt rozbudowy portów chociażby w Rumunii i na południu Europy, gdzie w ciągu kilkunastu lat eksport zbóż przez Rumunię zwiększył się kilkukrotnie. Bardzo dużo pieniędzy zainwestowane właśnie w eksport zboża drogą morską z Rumunii. My jako Polska, poprzedni rząd przespał ten czas, wyłączając inwestycje i nie widząc w tym wszystkim odpowiednich możliwości dla polskich rolników, a jeżeli jest się eksporterem, to plusem jest często to, by być dużym eksporterem, by zapewniać stałe dostawy w różnych miejscach i tutaj odpowiedzią chociażby jest też to, że przetarg, konkurs na terminal w Gdyni został unieważniony. Jeżeli będzie potrzeba więcej szczegółów na ten temat, ja też będę mógł powiedzieć. A jeżeli chodzi o całą sytuację globalną, to warto powiedzieć, że zbiory na całym świecie będą na bardzo podobnym poziomie, jeżeli chodzi o pszenicę do poprzedniego roku. To jest około 795 milionów ton pszenicy. To jest nawet 1% więcej niż w roku poprzednim, ale zapasy są o kilka procent mniejsze niż w roku poprzednim. Dlatego tutaj optymistycznie patrzymy na tą sytuację. Polscy rolnicy dzisiaj nie mają problemu, żeby sprzedać pszenicę w tych cenach, o których mówię, czyli najniższej jakości 800 zł do 950 wysokiej jakości, ale wielu rolników jednak decyduje się na przechowanie tej pszenicy i w oczekiwaniu na lepszą cenę. Patrzymy, monitorujemy, nikomu nie będziemy mówili, czy mają sprzedawać rolnicy, czy nie, ale będziemy też dawać informacje właśnie, jaka jest bieżąca sytuacja, żeby był ten ogląd i żeby każdy mógł na podstawie takiej uniwersalnej informacji podejmować decyzję o sprzedaży, kupnie czy magazynowaniu zbóż. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze.